Za 4 100 tysięcy złotych wyremontowano 17 kamienic w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto. Prawie 3,5 miliona złotych zostało przekazanych na ten cel ze środków rządowych. Resztę dołożyła gmina w ramach wkładu własnego. Remont kamienic jest efektem wizyty premier Ewy Kopacz w Wałbrzychu. W lipcu ubiegłego roku była premier złożyła obietnicę o przeznaczeniu środków na remonty kamienic w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Pani premier złożyła propozycję wsparcia rewitalizacji Nowego Miasta, odwiedzając mieszkańców przy ulicy Staszica, tam gdzie zbudowaliśmy nowe kamienice. Ta pomoc została skwapliwie przez nas podjęta. W błyskawicznym tempie przygotowaliśmy dokumentację. Wizyta Ewy Kopacz odbyła się dzięki inicjatywie ówczesnego wicepremiera ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. To był 27 lipca, a się wydaje, że cała wieczność od tego czasu upłynęła, ale prezydent Wałbrzycha, pan Roman Szełemej i jego ludzie ten czas wykorzystali znakomicie. Ta decyzja pani premier podjęta pod wpływem wrażenia, jakie na niej zrobił Wałbrzych, zaowocowała dobrymi rezultatami, także cieszę się, że mogę tutaj być. Wprawdzie mieszkałem 4 lata w życiu na Nowym Mieście, nigdy nie byłem na ulicy Samosiery, nawet nie wiedziałem, że taka ulica jest na Nowym Mieście, raczej tam po Psim Polu się chodziło, także cieszę się bardzo, że mieszkańcy Wałbrzycha mogą z tych decyzji korzystać i też deklaruję Państwu, często rozmawiamy o tym z prezydentem Szełemejem, że sprawy rewitalizacji będą jednym z głównych motywów, głównych tematów także moich działań parlamentarnych. Będę zabiegał o to, żeby to, co poprzedni rząd rozpoczął, wielki program dotyczący 3 miast, Wałbrzycha, Łodzi, Bytomia, te konkretne decyzje ubiegłoroczne, żeby to miało swoją kontynuację w następnych latach. Zadanie było wymagające, głównie ze względu na wymogi formalne. Warunki, które nam postawiono, czasowe, bardzo wymagające. Tu ukłon w stronę wałbrzyskich przedsiębiorców, którzy stanęli na wysokości zadania. To nie był łatwy czas. Trochę nam pogoda sprzyjała, bo nie było zimy, czy też ona przyszła do nas, jak zwykle ostatnio, trochę później niż kiedyś. To był również trudny temat, dlatego że warunki były takie, że te budynki musiały być w 100% komunalne. Musieliśmy, mówię wprost, znaleźć budynki, które dadzą się szybko zdiagnozować. Część dokumentacji mieliśmy, bo jesteśmy na takie sytuacje trochę przygotowani, ale nie chcieliśmy też nie wykorzystać żadnej dosłownie złotówki, więc Państwo wiecie, że te budynki są w różnych miejscach, na Polnej, na Paderewskiego, Staszica, tutaj, więc w różnych miejscach, ale można powiedzieć, że już kilka fragmentów dzielnicy jest, wygląda po prostu inaczej. W ramach rewitalizacji odnowiono głównie elewacje, dachy i klatki schodowe. Władze gminy starały się, by z rządowej dotacji została wykorzystana każda złotówka. Było to zadanie trudne ze względu na ekspresowe tempo pracy. Remonty musiały zostać zakończone jeszcze w ubiegłym roku. Tutaj był remont akurat w tym budynku klatki schodowej, od góry do dołu, piwnice, odkopanie, osuszenie, wymiana wszystkich okien na PCV. Są budynki, gdzie równocześnie robiono dach, klatkę i można powiedzieć 90%, ale są takie, gdzie już dach był zrobiony i tylko elewacja albo tylko osuszenie, odkopanie w różnym stopniu. Generalnie jest tak, elewacja, wymiana wszystkich okien, dach, klatka schodowa, piwnice, osuszenie. Remont 17 kamienic to kropla w morzu potrzeb, jeśli chodzi o wizerunek Nowego Miasta. Jak tłumaczy prezydent Szełemej, miasto podejmowało już w przeszłości kroki, by odnowić tę dzielnicę. Przez ostatnie lata dokonano wielu remontów, w tym skweru przy i samej ulicy Paderewskiego.